Witam Was, jest on Bartek, zapraszam na rozpakowanie Samsunga Galaxy A5 2017. I na sam początek zaczynamy standardowo od opakowania, w którym przychodzi do nas urządzenie. Jeśli chodzi o A5 2017, opakowanie przez Samsunga zostało tutaj wykonane w takich białych barwach. Wygląda ono standardowo, jak to na Samsunga przystało. Z przodu mamy również dopisek 2017, informujący nas o tym, że jest to rzeczywiście ta najnowsza generacja przeznaczona na rok 2017. Z tyłu mamy również kilka atutów tego smartfona. Pierwsza sprawa to jest pamięć 32 GB. Mamy również bardzo fajny atut w stosunku do poprzednika, czyli certyfikat IP68. Tak więc urządzenie jest odporne na wodę, a także na kurz. Mamy również zestaw dwóch aparatów 16 megapikseli f1.9. Oba, jeśli chodzi o swoje parametry, są dość podobne, czyli jeśli chodzi o jasność, jeśli chodzi o matrycę z przodu, a także z tyłu. Mamy również skaner linii papilarnych, oczywiście 4 GLT, ekran 5,2 cala, Full HD, Super AMOLED. Przechodzimy już do samego rozpakowania, tak więc podnosimy wieko. Naszym oczom ukazuje się A5 2017 w kolorze czarnym, tak więc tutaj nie ukrywam, że wersja czarna jest tą wersją, która najbardziej mi się podoba, jeśli chodzi o A5 2017. Również, co muszę powiedzieć i od razu muszę wspomnieć o tym, że to mi się bardzo podoba, że ramka jest również tutaj malowana na kolor czarny i to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zaraz oczywiście do A5 sobie przejdziemy. Natomiast zobaczmy, co jeszcze dostajemy tutaj w zestawie. Pierwsza sprawa to jest oczywiście zestaw różnych papierków, czyli oczywiście skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko umieszczone na tego typu kartoniku i tutaj widzę, że na odwrocie znajdujemy szpikulec do wyciągania tacki na kartę SIM i na kartę microSD, ponieważ z tego co wiem, tutaj w A5 mamy dwa sloty. Jeden jest tutaj u góry, a jeden tutaj umieszczony na lewej krawędzi tego smartfona. I mamy standardowy zestaw, jeśli chodzi o dodatki do naszego smartfona. Pierwsza sprawa to jest oczywiście ładowarka sieciowa. Ładowarka sieciowa obsługująca szybkie ładowanie i to jest na pewno dość fajna sprawa. Z tego co widzę, mamy tutaj 5 V 2 ampery bądź 8 V bądź 9 V, a także 1,87 A, tak więc na pewno ona obsługuje szybkie ładowanie, tak jakby została oczywiście podpisana. Kolejna sprawa to jest kabelek i tutaj na pewno zmiana, oczywiście pomijając Note 7, który wiemy jak skończył niestety, natomiast tutaj już w A5 znajdujemy nowy standard złącza, jeśli chodzi o złącze do ładowania, także transmisji danych pomiędzy na przykład komputerem a naszym smartfonem, czyli mamy złącze USB typu C i to jest na pewno dość fajna sprawa. No i ostatnia rzecz, jaką możemy znaleźć tutaj w zestawie. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj to wyciągnąć. Są to słuchaweczki dokanałowe. Ich wygląd dokładnie taki sam jak w innych smartfonach Samsunga. Przejdźmy już do samej A5 2017. Na sam początek spróbuję to urządzenie uruchomić. Mam nadzieję, że bateria jest tutaj naładowana. Oczywiście już widać na sam początek, że jest to rzeczywiście Super AMOLED, ponieważ czerń jest bardzo ładnie tutaj nasycona. Szczerze Wam powiem, że kiedy patrzyłem na różne takie zdjęcia, rendery prasowe, jeśli chodzi o A5 bądź A3 2017, muszę Wam powiedzieć, że na początku te urządzenia nie do końca mi się podobały w stosunku do tego, jak ładnie wyglądała poprzednia generacja tych smartfonów, ale z całą pewnością muszę powiedzieć, że A5 na żywo jakoś tak bardziej mi się podoba i miejmy nadzieję, że jakoś przekonam się do tego designu. Oczywiście ramka aluminiowa w kolorze czarnym, a także z tego co widzę, mamy dwie tafle szkła i to szkło z tyłu jest tak tutaj ładnie zaokrąglone. Mamy wstępną konfigurację, tak więc tutaj z tego co widzę, mamy już domyślnie ustawiony język polski, tak więc klikamy sobie start, włącz kartę SIM, na razie jej nie będę wkładać, połączenie z siecią Wi-Fi, na razie to sobie pominę. Zasady użytkowania, tutaj oczywiście musimy wyrazić zgodę na to wszystko, mamy ustawienie daty, godziny, tutaj również się na to zgadzamy, imię, nazwisko użytkownika telefonu. Od razu oczywiście możemy sobie skonfigurować odcisk palca, tak więc ja
to uczynię i tutaj zabezpieczymy sobie całość symbolem. Mój symbol standardowy, jak to zwykle ustawiam w wielu smartfonach. I tak, przyłóż palec, tak więc tutaj przykładamy. Jestem ciekaw, ponieważ z tego co wiem, tutaj w A5 ten czytnik powinien być aktywny, tak więc nie musimy po prostu wciskać przycisku Home, aby wybudzić urządzenie, tylko wystarczy, że przełożymy palec. Zaraz sprawdzę, czy rzeczywiście to działa. Tutaj mamy oczywiście konfigurację. Szczerze Wam powiem, że ona nie jest tak szybka jak na przykład w urządzeniach od Huawei, natomiast no po prostu tak to przebiega. Tutaj też mamy informację o tym, aby zmieniać pozycję naszego palca na czytniku linii papilarnych. No i tak, powiadomienia na ekranie blokady, tutaj na to się zgadzam, gotowe. Telefon mamy zabezpieczony. Usługi Google'a, na to również wyrażam tutaj zgodę. Mamy również od razu możliwość zalogowania się do konta Samsung. Ja to na razie pominę. I tak, co tutaj jeszcze? Mamy dostosowanie urządzenia, czyli możemy tutaj ustawić rozmiar czcionki, uzyskanie prognozy pogody, tak więc możemy kliknąć sobie zakończ. Jak możecie zauważyć, A5 już się uruchomiła do samej nakładki systemowej. Jestem ciekaw, jaką wersję systemu tutaj mamy, ponieważ możecie zwrócić uwagę, że sama nakładka już wygląda w ten taki najnowszy sposób, jak na przykład w Androidzie Nougat, w Galaxy S7 po aktualizacji. Natomiast tutaj widzę pewne takie różnice w stosunku do tego, co mam w Nougacie w Galaxy S7 i jednak podejrzewam, że tutaj będzie Android Marshmallow. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, jest Android 6.01 Marshmallow, jak możecie zauważyć, tak więc tutaj jeszcze Nougata nie mamy. Natomiast sam wygląd nakładki jest już w tej, można powiedzieć, najnowszej edycji. Oczywiście działa tutaj dwuklik, jeśli chodzi o przejście do aparatu. Aplikacja aparatu również jest wykonana w tej najnowszej formie. I na sam koniec sprawdzę jeszcze, czy ten czytnik jest rzeczywiście aktywny. Tak, nie musimy naciskać przycisku Home, wystarczy, że nasz palec przyłożymy po prostu do przycisku Home i od razu urządzenie nam się odlokowuje, tak więc jest to jak najbardziej fajna kwestia. Szczerze Wam powiem, że na żywo A5 2017 jakoś bardziej mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o to urządzenie. Jeśli macie jakieś pytanie odnośnie testów, co on tutaj sprawdzić, jakie kwestie poruszyć, to wszystko piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Natomiast w tym rozpakowaniu to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.